Bielsku-Białej odbyło się 12. walne zebranie delegatów regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Walne zebranie delegatów odbyło się w połowie czerwca i miało dwa podstawowe zadania. Po pierwsze wybrać władzę na nową kadencję, to jest kadencja czteroletnia, a po drugie ustalić program działania związku na te najbliższe lata. Podczas zjazdu doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego zarządu regionu. Blisko 150 delegatów reprezentujących 16 tysięcy członków Podbeskidzkiej Solidarności wybrało nowego przewodniczącego zarządu regionu. Został nim 51-letni Marek Bogusz, który przez 7 ostatnich lat kierował regionalnym działem rozwoju związku. Nazywam się Marek Bogusz, jestem przewodniczącym zarządu regionu NSZZ Solidarność regionu Podbeskidzie. W obecnej kadencji zostałem wybrany na przewodniczącego. Zdaję sobie sprawę, że mój poprzednik Marcin Tyrna był kojarzony z tą Solidarnością, więc przede mną trudne wyzwania, żeby sprostać tym zadaniom, które Marcin do tej pory robił. Nowy przewodniczący zaraz po wyborze podziękował swemu poprzednikowi Marcinowi Tyrnie, który kierował Podbeskidzką Solidarnością przez 22 lata. To jest pewna satysfakcja, 16 tysięcy niezmiennie jest członków płacących składki, to jest bardzo istotne, ważne. Czyli mamy stabilizację finansową. Widzę, że nowy zarząd regionu i przewodniczący bardzo mocno artykułuje sprawę poszerzenia ekspansji, jeśli chodzi o namówienie ludzi, o tworzenie nowych struktur organizacyjnych, związkowych, jak i także ilości członków. No to jest jeden z fundamentów sprawy. Marcin Tyrna, który tę funkcję przewodniczącego Podbeskidzkiej Solidarności pełnił od roku 1992, już 4 lata temu podczas poprzednich wyborów zapowiadał, że jest to ostatnia kadencja, podczas której będzie kierował Solidarnością Podbeskidzia. Z drugiej strony już rok temu Marek Bogusz zapowiedział, że będzie się starał o przejęcie schedy po Marcinie Tyrnie. I tak też się stało. Marcin Tyrna nie kandydował, natomiast Marek Bogusz był jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego. W skali kraju chcieliśmy po raz kolejny pokazać jako Podbeskidzie, że pewne normy obowiązują, że nie można do śmierci po prostu pełnić tą funkcję. Oczywiście mogłem jeszcze starać się i sądzę ze skutkiem pozytywnym kandydować. Nie było takiego przymusu, ale wystąpiła taka sytuacja. Świadomie, otwarcie ogłosiłem to rok temu, po prostu, że kończy się ten mój czas. Na około 140 osób, które głosowały, 111 opowiedziało się za tą kandydaturą, także Marek Bogusz jest nowym przewodniczącym Podbeskidzkiej Solidarności. Nowy szef regionu Podbeskidzie wywodzi się z komisji zakładowej bielskiej firmy Tauron Wytwarzanie Serwis. 8 lat temu został członkiem zarządu regionu, a rok później zaczął z powodzeniem kierować regionalnym działem rozwoju związku. Oprócz tych działań, takich naszych standardowych, które związek zawsze robił, przed nami są też inne rzeczy, między innymi teraz będzie nasz festyn związkowy 16 sierpnia. Ale największa impreza, która jest przed nami, to jest 8-9 październik, zjazd krajowy, gdzie tutaj po prostu po raz pierwszy na Podbeskidziu wszyscy przedstawiciele naszego związku się spotkają. Będziemy wybierać tutaj przewodniczącego związku, bo to jest zjazd krajowy. Który to już przewodniczący Podbeskidzkiej Solidarności? Czy da się to jakoś tak obliczyć? No właśnie pytanie jest proste i pewnie prosta odpowiedź. 3., 4, prawda, czy 7. Natomiast mamy z tym pewien problem, bo problem sprawił nam generał Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny. Więc pokrótce wyglądało to tak. W roku 80., tuż po strajkach sierpniowych, powstał w Bielsku Międzynarodowy Komitet Założycielski, który był taką namiastką, prapoczątkiem Solidarności Podbeskidzia. Na jej czele stanął Patrycjusz Kosmowski, inżynier z bielskiego WPK, z komunikacji miejskiej. I on również w maju następnego roku, czyli 81, został już formalnie wybrany przez pierwsze walne zebranie delegatów na przewodniczącego regionu. I tu jest jasne, oczywiste, on był pierwszym przewodniczącym. Jednak nastał 13 grudnia i Patryk Kosmowski nadal pełnił swoją funkcję, no bo nie zrezygnował, nie został odwołany. Czasem nawet się śmieje, że do dzisiaj jest przewodniczącym, bo nikt go nie odwołał.
Ale prawda jest taka, że Patryk Kosmowski ukrywał się na początku stanu wojennego, został aresztowany 19 stycznia roku 1982 i skazany na 6 lat więzienia. Po wyjściu na wolność wyemigrował i do dzisiaj mieszka w Szwecji. Także tu mamy pierwszego przewodniczącego. Działalność Kosmowskiego w podziemiu kontynuowało wiele osób. Tutaj, jeżeli by wymieniać tych podziemnych przywódców, bo no nie przewodniczących, przywódców Solidarności Podbeskidzia, to by trzeba było wymienić Jerzego Binkowskiego, który był szefem trzeciego szeregu, pierwszym szefem tych podziemnych struktur Solidarności Podbeskidziu. Trzeba by wymienić Andrzeja Kralczyńskiego, Grażynę Staniszewską w końcu, która była później przedstawicielką nawet w krajowych, podziemnych krajowych władzach Solidarności, była koordynatorem działań w regionie na mocy takich quasi wyborów i była szefową Regionalnej Komisji Organizacyjnej już w czasie ponownej legalizacji Solidarności. Ale był to władze, no, powiedzmy, niedemokratycznie jeszcze wybrane, tak by to trzeba było nazwać. Dopiero w 1989 roku jesienią doszło do nowych wyborów podczas regionalnego zjazdu i wtedy przewodniczącym, powiedzmy, drugim oficjalnym został Henryk Koenigs Bevelany. Jego kadencja trwała 3 lata, to były niezwykle trudne 3 lata, bo trzeba przypomnieć, to początki transformacji, upadku zakładów, rosnące bezrobocie, także krótkie, ale intensywne 3 lata. I w 1992 roku nowym przewodniczącym został wybrany Marcin Tyrna, który pełnił tę funkcję do teraz, ale trzeba pamiętać, że był weryfikowany. Co 3, co 4 lata stawał do wyborów, miał kontrkandydatów i, że tak powiem, no, był poddawany takiej ocenie i weryfikacji, przechodził ją pozytywnie i nigdy nie przegrał, bo również do tych wyborów nie wystartował, więc odszedł na własną prośbę, można powiedzieć. Przed nami wyzwania. Wyzwania, które zawsze były, od 80-tych lat wyzwania były, więc wiadomo, że w tych naszych komisjach zakładowych nie ma uśpienia, tylko cały czas są działania. No, mamy tu problemy w niektórych firmach, które weszły, nasze organizacje weszły tam w spór zbiorowy. Myślę tutaj o Polifarbie. Tutaj mamy następna rzecz, to jest Gramer. Ale mam nadzieję, że przy wsparciu naszym i przy rozumnych negocjacjach te sprawy będą załatwione pozytywnie. Chcielibyśmy w tej kadencji nadchodzącej troszeczkę zwiększyć uzwiązkowienie. Widzimy, że są potencjały, są zakłady pracy, których jeszcze nie ma, organizacji związkowych, gdzie młodzi ludzie się jeszcze nie zrzeszyli. Zachęcamy ich do tego, przychodźcie do nas, do podregionów, czy tutaj do zarządu regionu. Pomożemy wam założyć organizację związkową, bo tylko i wyłącznie organizacja związkowa pozwoli wam podnieść standard waszego życia. Podczas bielskiego zjazdu wybrany został także nowy skład zarządu regionu Podbeskidzie, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegaci na Krajowy Zjazd Solidarności. Andrzej Madyda. W nowej kadencji 2014-2018 zostałem powołany przez Zarząd Regionu i Prezydium na funkcję zastępcy przewodniczącego regionu. Do tej pory przez poprzednie kadencje sprawowałem funkcję przewodniczącego podregionu Żywiec. Stamtąd się wywodzę i właściwie całe lata związkowe, powiedzmy od lat 80. spędziłem w podregionie Żywiec. Przez te najbliższe 4 lata będę zajmował się takimi głównymi dwoma działami naszego tutaj działalności związkowej, mianowicie działem interwencji i jakby budowaniem też zasobów informacyjnych na temat sytuacji zakładów pracy, to znaczy takich informacji, które ułatwią nam negocjowanie, prowadzenie rozmów z pracodawcami. Nazywam się Krystyna Pysz. Pracuję od ponad 32 lat w koncernie energetycznym Tauron Dystrybucja SA, oddział w Bielsku-Białej. Od ponad 20 lat jestem członkiem związku. Pełniłam funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej. Obecnie już drugą kadencję jestem sekretarzem organizacji podzakładowej NSZZ Solidarność Tauron Kraków, oddział w Bielsku-Białej. Jestem organizatorką niejednej manifestacji i niejednej pikiety związkowej. Prowadzę biuro związku i całą jego administrację. Natomiast w chwili obecnej zostałam powołana na sekretarza regionu Podbeskidzie. Będę zajmowała się działem administracyjnym, będę się zajmowała stroną personalną, jak i również obiektem. Będę się również informacją związkową i kontaktami z poszczególnymi komisjami. Nazywam się Stanisław Sołtysik. Do tej pory pracowałem w firmie Belos PLP SA w Bielsku na ulicy Kustronia. Jest to amerykańska firma właścicielska.
Od 1993 roku jestem w związku zawodowym w tym zakładzie. Od trzech kadencji byłem przewodniczącym związku zawodowego. W tym roku zostałem również wybrany na przewodniczącego związku w tej firmie, ale jednocześnie startowałem do zarządu regionu i tutaj zostałem wybrany na skarbnika zarządu regionu. Moim zadaniem jest zarządzać finansami, jak również przejąłem funkcję organizowania i pilnowania szkoleń, które będą tutaj w zarządzie regionu się odbywały. Jak również jestem też, będę pilnował szkoleń odnośnie BHP. Wśród przyjętych dokumentów znalazła się uchwała programowa określająca podstawowe kierunki działania Podbeskidzkiej Solidarności w ciągu najbliższych 4 lat. Za najważniejsze zadanie, obok liczebnego rozwoju związku, obrony praw pracowniczych oraz walki o godziwe płace i miejsca pracy, związkowcy uznali utrzymanie regionu Podbeskidzie na związkowej mapie Polski.